Widoki są piękne, ale droga trudna do pokonania. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was pierwszy odcinek z mojej wyprawy do Gdyni. Oczywiście pojechałem tam szczególnie na Noc Muzeów w Muzeum Marynarki Wojennej, tak aby zobaczyć to miejsce, dowiedzieć się czegoś o historii, ale również spotkać się z Wami i naturalnie po długiej przerwie w końcu zobaczyć Polskie Morze. Zanim do tego jednak doszło, czekała mnie niekrótka droga. Startując z Warszawy, miałem do pokonania ponad 350 km, więc nie aż tak mało. Na szczęście od grudnia 2014 roku mamy do dyspozycji Pendolino, więc nie jest aż tak źle. Co było dalej, to zobaczcie już sami. Działa. Pointer, przywitaj się z widzami. Hello everybody. Czekamy na windy. Jesteśmy w hotelu, możemy zobaczyć widoki, bo pewnie jeszcze nie jest. No, tylko że z złej strony właśnie się oglądać. No dobra, no, tu jest parking i wejście. Dobra, idziemy dalej. Jaka muzyczka! O, dla nas przygotowali. Party fan. No, malują, malują. Dobra. I teraz tak wychodzimy i wpadamy do morza, co nie? Dobra. Morze. Morze, no? Największa atrakcja. Morze. No. Się śmiejesz, ale nie każdy ma dostęp do morza tak jak ty. No. Ja to ci bardzo, bardzo zazdroszczę, bo... jednak... Po tylu latach mieszkania nad morzem to codzienność. Codzienność, milorda. Nie, ja to nie jest wejście. Ale jeszcze nie wpuszczają ludzi. Ja myślę, że jakbyś poszedł i się przedstawił, to by cię wpuścił. Na pewno, tak. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Sobota, 18, ile? 20 pewnie. 15. 15, no. Idziemy przez skwerek. Za 45 minut rusza akcja. Rusza akcja. A coś się zaczęło zbierać towarzystwo. Zobaczyła kamerę, idzie. A? No, trak w ogóle. O konkurs chodzenia po piachu. No, możesz iść albo szybko i będziesz chciał w piachu. Albo iść mądrze, rozsądnie. Powoli, tylko trochę w piachu. Dobra. To ja wybieram tą drugą opcję, trochę w piachu. Bardzo powolutku. Slow motion. Daleko, daleko tam jest gdzieś twoje miasto. Tak. Daleko, daleko. Daleko, daleko. O, o. Nie wierzę. Jak to weszło? Witam serdecznie wszystkich na evencie, który odbywa się przy współpracy Muzeum Marynarki Wojennej i firmy Wargaming, autora gry World of Warships. Zachęcam serdecznie wszystkich do powolnego gromadzenia się wokół namiotu naszego najbliższego, który jest naprzeciwko widocznego traka. Zaczynamy imprezę. Model ORP Grom, skala 1 do 100. Look at this. O, tam Sonic. To jest wyposażenie żołnierza? Bardzo możliwe. A tam Sonic. Ale to jest chyba... spadochroniarz. No, spadochroniarze mieli tam Sonic. Stenik.
to brytyjski. O, to dziecki. No, czy... To pewnie jest porównanie trzech tak, różnych. Tak, par. Jest amerykańska broń, brytyjska i radziecka. Nikt. Ale... tam zrobię zdjęcie. Nie ma zasięgu napisane wszędzie, co nie? No to się zatarło. Aha, ty, a zobacz to. Wygląda jak taki stary Gatling. No.